mieliśmy ogromne problemy ze stosowaniem bardzo dobrze funkcjonującej obrony Węgrów. Była ona agresywna. Obawiałem się tego, że będziemy wszystko próbowali pchać przez środek i tak się stało. Węgrzy pokazali, że mają solidne podstawy, aby myśleć o jakimś sukcesie w tym turnieju i naprawdę wybili nam piłkę ręczną z głowy. My myślę, że pierwsza połowa była dość dobrą w naszym wykonaniu i funkcjonowała obrona. Myślę, że mieliśmy szansę na wyjść na remis po pierwszej połowie, jednak to się nie stało. W drugiej pełni nadziei jednak odbiliśmy się jak od muru, jeśli chodzi o obronę Węgrów. Nie potrafiliśmy sobie poradzić w ataku i rzucenie 19 bramek to jest dużo, dużo za mało i tutaj bym upatrywał powodów porażki. Realny potencjał kadry jest to miejsce w pierwszej ósemce. Niewątpliwie zasłużyliśmy na to, może nie we wczorajszym meczu, bo ta druga połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Jednak w przebiegu całego turnieju pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną z charakterem i potrafimy grać. Bardzo mnie przestoję w grze naszej reprezentacji. Myślę, że tutaj i skuteczność rzutowa. To była nasza piętra Achillesowa przez cały turniej. Troszeczkę według mnie za mało akcentów, jeśli chodzi o zawodników tych tak zwanych zmienników. Myślę, że Orzechowski no, oczywiście rozegra fajnie mecz serią, ale to było trochę mało i niewidoczny praktycznie Barczak, trochę rozczarował mnie Kamil Szybczak. Nie dostawał dużo czasu gry, ale jednak nie jest to, co Kamil potrafi robić i potrafi grać dużo lepiej. Dlatego myślę, że w przebiegu całego turnieju na minus na pewno skuteczność rzutowa i wykorzystanie sytuacji stuprocentowych, w tym rzutów karnych. No a na plus no, to, że potrafiliśmy podnieść się i chociażby wygrać taki mecz i pokazać, że potrafimy grać, ale jednak nie jest to drużyna na tyle doświadczona, że zawsze pojawiają się jakieś przestoje i to mnie też martwi. Cel jest jasny. Mistrzostwa Europy 2016 i Olimpiada. Ta kadra jest zmieniana, jest budowana w kontekście tej imprezy. Czekają nas mecze ze Szwecją, eliminacje Mistrzostw Europy, na których musimy być koniecznie i najprawdopodobniej będziemy. Czyli to będzie kolejny turniej, gdzie będziemy występować wśród tych najlepszych zespołów. Myślę, że tam już będzie ta kadra bardziej dojrzała. Trzeba dać spokój tym chłopakom, trenerom, sztabowi szkoleniowemu i dać im pracować. I mam nadzieję, że ci zawodnicy, którzy teraz jeszcze nie stanowią o sile tej kadry, ci młodzi, którzy wchodzą, niektórzy mieli po kilka występów w kadrze, którzy debiutowali, w przeciągu tych 2-3 lat nabiorą tyle doświadczenia i na tyle podniosą swój poziom sportowy, aby być dobrymi zmiennikami, bądź też wiodącymi postaciami. Chodzi o to, żeby mieć dwa równe składy i to będzie decydowało na pewno o naszej sile, jeśli chodzi o tą imprezę docelową, gdzie my się stosujemy do Europy 2016 i Olimpiada 2.